No, to był dla nas wymagający rajd. Oczywiście bardzo chcieliśmy się zbliżyć do Kajetana i Maćka, natomiast można jasno powiedzieć, że na rajdzie Barbórka Warszawska król jest tylko jeden. Także wielkie gratulacje dla Kajetana i Maćka, którzy pokazali poziom światowy. Odjechali nam około 20 sekund. My odjechaliśmy całej reszcie stawki około 20 sekund, więc myślę, że pokazaliśmy poziom Mistrzostw Europy. I mamy powody do zadowolenia, bo pokazaliśmy dobry poziom sportowy. Trochę nam brakowało. To jest rajd, do którego trzeba przygotować się z bardzo szerokich kątów. To nie jest tylko technika jazdy kierowców. Tutaj każdy z nas może przywieźć auto dowolnej konstrukcji i to jest tylko i wyłącznie kwestia przygotowania danego zespołu i teamu i dlatego chylę czoła po raz kolejny przed Kajetanem, który jest absolutnym mistrzem i podziwiam go jako kierowcę i cieszę się, że wychowuje się w czasach, gdy to on jest numerem jeden, bo naprawdę mierzyć do kogoś takiego, kto na ten rajd Barbórka Warszawska, na ten finał sezonu przygotowuje się jak do Mistrzostw Świata WRC, to jest naprawdę coś, bo to jest wychowanie w mocnej takiej półce jazdy i bardzo się cieszę. Co mogę więcej powiedzieć? Dzisiejszy dzień się nie skończył, ponieważ właśnie jedziemy na Kryterium Asów na ulicy Karowej, na odcinek, o którym marzy każdy kierowca rajdowy i tam postaram się jak zawsze pojechać tak szybko jak potrafię i Kryterium Asów zobaczymy, jak to będzie w tym roku. No, siedzi mi w głowie od dawna, siedzi mi w głowie zawsze, bo to właśnie ten odcinek przyciągnął mnie do rajdów samochodowych, natomiast zobaczymy, na co nas będzie stać. Postaramy się po prostu pojechać najszybciej, jak potrafimy. Miko, z zewnątrz wyglądało, jakby to samochód troszkę szybciej jechał. Który? A, mój. No, mój samochód jest dobrze przygotowany na ten rajd. Myślę, że dałoby się to zrobić lepiej, natomiast jestem zadowolony ze specyfikacji, którą mamy i postaram się ją jak najlepiej wykorzystać na Karowej. Jak podsumujesz Mistrzostwa Europy? To był wspaniały rok startów, najlepszy w mojej historii. Oczywiście jest pewien niedosyt, zabrakło nam pod koniec trochę do Efrena i Sary, natomiast całościowo drugie wicemistrzostwo Europy w klasyfikacji generalnej, mistrzostwo Europy juniorów Michelin Talent Factory, 3 z 8 rajdów na podium, na 6 rajdach byliśmy w pierwszej piątce, można powiedzieć, czy shooter, czy asfalt, naprawdę mieliśmy mocne tempo, więc to są wspaniałe powody do satysfakcji.